jesteśmy właśnie u wybrzeży Panamy, gdzie najprawdopodobniej odkryto trumnę słynnego odkrywcy Sir Francisa Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać, dobre. Czyli co, wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Źródła mogą się mylić. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? Ty, szelmo. Co to? No, pokaż. Nie, wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. Chwileczkę, gdyby moja stacja nie sypnęła groszem na ekspedycję, nigdy masz swój materiał, tak? Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. Mam prawo to wszystko zobaczyć, wiesz? Przez chwilę. Nie mów nic. Sally, mamy problem. Śpiesz się. Dobra. Co tu się dzieje? Piraci. Piraci? Tak, tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No, przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj, o czym ty mówisz? A nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł, oczywiście, gdybyśmy mieli kwity na bycie tutaj. Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy, to musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? A jak w aparacie, no, celujesz i wciskasz, no, tak? Zuch, dziewczyna. Do dzieła! Jak oni nas tu znaleźli? Chodzili za mną od dawna. Myślałem, że ich zgubiłem. Czym ich tak wkurzyłeś? To dłuższa historia. Pod trzaską! Te typki chyba cię nie lubią, co? Mniej gadać, więcej strzelać! Szybciej, Sally! Sali, gdzie jesteś? Zapłacisz mi za to! Jest po trzasku! Wybuchnie! Skaczemy! Tak. Zaczekaj! Co robisz? Okej.
wystarczy zostawić się na minutę samego. Panowałem nad sytuacją, póki nie wysadzili statku. Żyjesz? Bez kozetki się nie obejdzie. O, przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer. Pierwszoplanowy pochlebca. Nie, wolę trzymać się na uboczu. Wiktor Sullivan. Żeby was. Zabierajmy się stąd, zanim wezmą posiłki. No i? Prezent od Sir Francisa. Ho, ho, czyli znalazłeś trumnę. Chwilunia, czy to jest to, co myślę? No, dziennik Drake'a. Sfingował śmierć, jak przypuszczałem, Sully. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. To chyba należy do pana. Chętnie zajrzałabym do tego dziennika, panie Drake. Słuchaj, gdy Drake wpłynął na Pacyfik, wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko, wyobraź sobie, spisał w tej książeczce. Aha, czyli... Ale jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki łącznie z tym i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc? Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy, Sully. Coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na jaw. Dobra, Nate, daruj sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu, o co chodzi. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. No dobra, przejdę do rzeczy dla ciebie. Ho, ho, ho. No? To cholerny Eldorado. No, szukał nie byle czego. Napisał więcej? No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety, przykro mi bardzo. Brak ostatniej strony. Mówię ci, Sully, to jest to. Nasza wielka szansa. Tak, ale mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchła. Na dnie. Nie, przecież pokryje to polisa, tak? A. Nie, kamera przetrwała, nie martw się o nią. Jest na chodzie. No co ty, potrafi o siebie zadbać. Sam widziałem. Dobrze, idź i powiedz jej, jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypaplę swojemu producentowi. Daj spok. Nate, ufasz mi? Powiedzmy. No, bo pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata, jeśli jej nie pogonimy. I to teraz. Gentleman z ciebie, Sully. Wiem. Przykro mi. Zrozumiem. Nie, nie obchodzi mnie przekroczony budżet, nie. Zrozum, to może być, czy ja wiem, największy news roku. Hej. Nie, wcale im nie ufam, okej? Dlatego musimy działać. Przyśnij operatora, a obiecuję ci, że... Sukinsyn. Hej! Mogłam to przewidzieć. Czekaj! Zwolnij, młody. Za stary się na to robię. Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? To było coś innego. Choć przyznaję, równie wycieńczającego. Weź się w garść, dziadku. Zaraz będziemy na miejscu. A właśnie przypomniało mi się. Opowiadałem ci o tym, jak sprzedałem fałszywe XVI-wieczne Santo Escobarowi. Ryzykowne posunięcie. Ale zanim się połapał, byłem już dawno. Nej, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Spijam każde słowo. Po co ja się produkuję?
Naprawdę wierzysz, że Francis Drake się tu tarabanił? Taki szmat drogi od Anglii? No i? Nie rozumiem. GPS mówi, że to tutaj. Może źle odczytałeś pozycję. Pokaż to. Nie, to tutaj. Tu niczego nie ma, Ney. Dla mnie to cholerna ślepa uliczka. Och, łoń sali. Spokojnie. Rozejrzyjmy się. A, stary, czuję się, jakbyśmy szukali dziewicy w burdelu. No, to mi się podoba. To budowle inkaskie? Nie, starsze. I to o jakieś 2000 lat. Masz coś? Jeszcze nie. Patrz pod nogi. Hej, ta nawierzchnia wygląda podejrzanie. Brzmi głucho. Musimy się jakoś przebić. Nieźle, młody. Nie, bez latarek się nie obejdzie. Cieplutko i przytulnie, co? Nie tego się spodziewałeś, co? Tak. I gdzie to przeklęte złoto? A pewnie zrabowano je wieki temu. Wredny, cholerny Angol. Nie, to nie Drake. Zobacz na to. Hiszpanie dotarli tu przed nim. Odpiło ci sali? Nate, nie interesuje mnie cynowy szmelc. Siedzę po uszy w długach. Liczyłem na tę akcję. Szalało się po knajpach w Limie, co? Zgadłeś. Jeszcze kilka złych interesów. Zawsze ci mówiłem, żebyś unikał złych ludzi. I złych kobiet. Tak? I kto to mówi? Co masz na myśli? Reporterka. Widziałem, jak na nią patrzyłeś. Ellen? Proszę cię. Pogrzebałem swoje szanse, jak zwialiśmy jej z przystani. Wojna, miłość, jedna bajka. No, co jeżeli nie można ich odróżnić? Wtedy, brachu, dopiero masz przechlapane. Ci Hiszpanie zostawili dużo fantów. O,
Ostrożnie, Nate. Trochę byś spadał. No wiem, widzę przecież. Musimy się przedostać. Ha, dobry pomysł. Ja to zrobię. Ja przytrzymam, a ty podłóż coś z drugiej strony. Dobra, puść. Powinno wytrzymać. Szybko, Sally! Mało brakowało. Może znajdziemy inne wejście, he? Wygląda znajomo. Drake chyba wspominał o tym w dzienniku. Tak jest. Przypomina dawną lampę albo kaganek. Spróbuj to zapalić. Co, nagle moje cygaro okazało się przydatne, tak? Musisz oczyścić to rumowisko. I co? Na tę ścianę. Chodźmy. Co teraz? Co ty o tym sądzisz? Czekaj, znam te symbole. Kolejność tych znaków jest istotna.
Zły spadek. Ta, widzę, że z boku jest drabina. Poczekaj, zejdę tam. Okej, ostrożnie. Tylko uważaj pod nogi. Okej, jest postęp. Nie mów, że będziesz w tym pływał. Mogło być gorzej. Jestem kompletnie przemoczony. Dobra! Jestem po drugiej stronie! Dasz radę otworzyć? Nieźle! Zajmę się drugim. Bezpieczne przejście. Udało mi się! Jestem cały! Ugh.
No, w końcu gdzieś dotarliśmy. Mam taką nadzieję. O, rany. Świątynię wzniesiono wokół tego... Wokół czego? Posągu. Złotego posągu. Dodajmy, że przeolbrzymiego. Spójrz tu. Ci ludzie chyba modlą się do tego. O ile to są ludzie. No jasne. Eldorado. Złoty człowiek. Sali, to nie było złote miasto, tylko to... Złoty Bożek. Rany. Ty wiesz, ile mógłby być teraz warty? Zobacz tu, ślady. Pewnie użyli belek do transportu. Spóźniliśmy się 400 lat. Trop się urywa. Tak wygląda. A niech to szlak. Chyba, że... Chyba, że co? Pójdziemy po śladach. Tu się urywają. Tak, tylna ściana świątyni jest wysadzona. Tak. Hiszpanie zrobili sobie skrót, żeby wydostać skarb. Świetnie. Co teraz? Sali, słyszysz to? Takich rzeczy nie widzisz na co dzień. Oj Boże. Pewnie spłynął rzeką i utknął tutaj. Zajrzyjmy tam. Nie, czekaj, czekaj. Chyba jednak coś mi tutaj nie styka. Styka? Zachowujesz się, jakbyś nigdy nie widział ubota w dżungli. Mówię serio, Nate. Powiem tak, ty tu sobie zostań, a ja się tam rozejrzę. Zawołam cię, jak spotkam nazistów. Dobra, będę czekał. Czekaj. Przypilnujesz mi go? No dobra. To nie będzie łatwa przeprawa.